Czym jest Cecyliada? W tradycji salezjańskiej Cecyliada, czyli uroczystość świętej Cecylii, koncert z okazji wspomnienia świętej Cecylii, to było zawsze wielkie święto, dlatego że od początku, od samego księdza Jana Bosko, muzyka pełniła bardzo ważną rolę u salezjanów. Ksiądz Bosko myślał, zresztą miał rację w tym, że dzięki muzyce można dobrze wychowywać. Stąd też wszędzie tam, gdzie salezjanie pracowali, w szkołach, czy w oratoriach, czy w parafiach, z okazji uroczystości świętej Cecylii, patronki muzyki, są organizowane koncerty. Czym jest dla Was muzyka? Sposobem na życie, może takim, to jest codzienność, tak? Muzyka jest zawsze z nami, gdzieś tam gra sobie i ogólnie jest na co dzień i myślę, że to jest pewien rodzaj rozrywki dla nas, jakaś alternatywa od gier komputerowych czy innych tego podobnych rzeczy. Dla mnie muzyka to jest w sumie jakiś coś w rodzaju drugiego świata, a także ogólnie hobby, życie. Cały czas mam gdzieś w głowie nadzieję, że po maturze to sobie nie będę szukał pracy, nie pójdę na studia, tylko sobie w trasę pojadę i będę żył z tego i będę z tego zadowolony i szczęśliwy. Jak to mówi pewne przysłowie, które zacytował Titus z AC Drinkers, rób to, co lubisz, a nie będziesz musiał pracować. Rozumiem. No, myśleliśmy, że fajnie by było, gdybyśmy coś zagrali razem. Już nieraz takie akcje były. No, ja pomyślałem, że jako... można powiedzieć, że ja pierwszy raz występowałem dopiero, więc chciałem coś nowego spróbować. Chcieliśmy się pokazać, pokazać nasze hobby, nasze umiejętności i to, co nam w duszy gra przed szkołą i jakby w pewien sposób sprawdzić się. Jak pielęgnujesz swoje włosy? Myję co 3 dni. Jak ważna jest w życiu szkoły Cecyliada? Nasza szkoła jest szkołą salezjańską, w związku z tym Cecyliada jest jednym z takich stałych punktów programu w ciągu roku. Tych punktów programu jest kilka, to jest na pewno uroczystość świętego Jana Bosko, to jest uroczystość Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, to jest wreszcie wspomnienie świętej Cecylii, dlatego że, jak powiedziałem, święta Cecylia jako patronka muzyki jest również patronką wychowania salezjańskiego, które nie polega tylko na uczeniu w klasie konkretnego przedmiotu, ale również na wdrażaniu młodych ludzi w muzykę, w teatr, w sport i w wiele innych dziedzin.